Pan Bóg ogłasza pokój ludowi i świętym swoim, którzy zwracają się ku Niemu z tym sercem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Mój drodzy, zachęcenie wezwaniem Jezusa, czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Gromadzimy się tutaj wirtualnie w naszej świątyni w tym ostatnim dniu roku liturgicznego, aby spróbować Najświętszą Eucharystię. Tajemnica męki i śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która uobecnia się w czasie każdej mszy świętej, jest dla nas niewyczerpanym źródłem Bożej pomocy w tej ziemskiej naszej wędrówce. Zwieńczeniem naszego pielgrzymowania jest niebo, gdzie słudzy Pana Boga będą mogli oglądać Jego oblicze. Niech udział w świętej liturgii pomaga nam podejmować zbawienny trud służby Bogu i ludziom tu na ziemi. Ofiarę tej mszy świętej sprawuje za świętej pamięci Michała Puzio, jest to intencja od córki z rodziną. Za wszystkie nasze grzechy, słabości, zaniedbania przeprośmy teraz dobrego Boga. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuj nad nami, Bóg Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwie, korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątw już nie będzie. I nie będzie w nim tron, i będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali i będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa wiarygodne są i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. My ludem Pana i Jego owcami. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale o boki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. My ludem Pana i Jego owcami. Bo Pan jest Bogiem wielkim, wielkim Królem nad wszystkimi bogami. W Jego ręku głębiny ziemi, szczyty gór do Niego należą. Jego własnością jest morze, które sam stworzył, i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.
my ludem Pana i Jego owcami. Przyjdźcie, uwielbiajmy, opadając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. My ludem Pana i Jego owcami. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan, uczuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężone wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie On bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dobremu Bogu, który pobudza naszą wolę, abyśmy gorliwie korzystali z owoców odkupienia, przedstawmy teraz nasze wspólne prośby. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie był dla świata znakiem wartości nieprzemijających. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby odpowiedzialnie kształtowali zasady życia społecznego i politycznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zapracowanych, aby w natłoku obowiązków znaleźli czas na modlitwę i spotkanie z Bogiem w Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeżywające kryzysy i życiowe trudności, aby otrzymali odpowiednią pomoc i wsparcie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Michała Buzio, aby po ludzie ziemskiej pielgrzymki mogli dostąpić udziału w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, abyśmy trwali w modlitwie i z ufnością oczekiwali przyjścia Pana na końcu czasów. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który pozwalasz nam cieszyć się udziałem w Twoich boskich darach, przyjmij nasze pokorne prośby i umacniaj nas na drodze prowadzącej do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie stojący przed Tobą, duchu pokoju i serca wzruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała.
bracia i siostry, aby Bóg, Ojciec Wszechmogący, przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i na zbawienie całego świata. Amen. Wszechmogący Boże, przyjmij święte dary, które poleciłeś składać na Twoją ofiarę i spraw, abyśmy posłuszni Twoim przykazaniom stali się również miłą Tobie ofiarą przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś wszystko odnowić, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł spokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tomaszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem, Eugeniuszem de Mazeno i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. I do Boga naszego Ojca módlmy się tak, jak nas tego nauczył Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucznię. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Modlitwa duchowej komunii. Pragnę Cię przyjąć, Panie, z taką samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mojej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w moim sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Amen.
Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, skoro pozwalasz nam radować się udziałem w boskich darach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, mocy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które rozgubem dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I niech to Boże to błogosławieństwo towarzyszy nam całym dzisiejszym dniu. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech